Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest mi ogromnie miło tutaj zaprosić Państwa dzisiaj ponownie w Świebodzicach. Jesteśmy w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Ze mną pan Aleksander Harecki. Witam. Dzień dobry. Panie Aleksandrze, no tak, jak powiedziałem, po raz kolejny jesteśmy tu. Co prawda wcześniej był pana tata, dzisiaj jest pan. Tak, tak. Już od dłuższego tutaj czasu nie ma. No właśnie tutaj chcielibyśmy pokazać ludziom przede wszystkim, że jak najbardziej dalej funkcjonujemy, tak? I oczywiście osoby przyjeżdżają, bo wiele czasami pytań takich też spotkamy, tak? Bo filmiki są dalej z ojcem, że on wyjechał, ludzie się martwią, ale dalej też oglądałem, że on też działa w Moskwie, tak? Znaczy w Rosji jak najbardziej. Do niego też przyjeżdżają osoby, którzy chcą poprawić stan swojego zdrowia. Tutaj do nas też jak najbardziej nie siedzimy bez pracy. Osoby przyjeżdżają, staramy się pomóc. No i chcielibyśmy tu pokazać też kilka przykładów, które Państwo za chwilę zobaczą u nas, osoby, którzy u nas są na terapii, którzy chcieli podzielić swoją opinią. Wiele osób też wraca do nas później po terapii, żeby profilaktycznie zadbać o swoje zdrowie, tak? Również chcielibyśmy wspomnieć na temat, że mamy od 1 maja też dodatkowy program oczyszczający dla osób, którzy skorzystali, czyli problemy z nowotworami przede wszystkim, tak? Czyli ci, którzy skorzystali z radioterapii, z chemioterapii. To jest odwieczny problem, o wiele osób zawsze się dzwoni, pyta się na temat pomocy dla nich. No i uruchomiliśmy taki program oczyszczający przez mojego ojca tutaj wymyślonego, poprawiliśmy go, no, znaczy poprawiony do dopracowany i wdrażamy go, tak? Chodzi o to, że to nie jest program uzdrawiający przede wszystkim, tylko oczyszczający, tak? Żeby można było poprawić swój stan zdrowia, bo chodzi o to, że uzdrowić po takich iniekcjach, aplikacjach tych chemicznych czy radioterapii bardzo ciężko naprawdę. No ale wiele osób szuka pomocy pomimo tego, dlatego taki program również uruchomiliśmy. No i oczywiście chciałbym na co zwrócić uwagę. Serdecznie zapraszamy wszystkich też na takie programy inne, ale jedna zasada, żeby osoba była jeszcze w dobrym stanie, żeby mogła przejść przez całą terapię, ponieważ terapia wymagająca. Jeżeli ktoś przyjedzie, no niestety w ciężkim stanie, niestety my będziemy musieli po prostu podziękować w każdym bądź razie. No to nie jest szpital, który jest w krytycznych sytuacjach, poradzi sobie. My jesteśmy ośrodkiem prywatnym, który wykorzystujemy naturalną medycynę i staramy się pomóc wszystkim od całego serca, tak? Ja może zadam pytanie, panie Aleksandrze. Jesteśmy teraz, jak widać, w nowym budynku. Jest to cały kompleks tutaj tych budynków, po raz pierwszy, świetny, odremontowany. Jak widać zresztą, nieobecność pana Aleksandra wcale nie wpływa na to, że ośrodek w jakiś sposób jest martwy. Wręcz przeciwnie, rozwija się bardzo, bardzo tutaj dumnie. Proszę powiedzieć, gdzie jesteśmy dokładnie i co tu poprzednio było w tych budynkach? Na obecną chwilę znajdujemy się w drugim naszym korpusie, tam gdzie znajdują się u nas apartamenty. Na obecną on docelowo ma być 60 mieszkań, czyli 60 apartamentów dla osób podwójnych, czyli tak naprawdę 120 osób można byłoby przyjmować naraz praktycznie, tylko w tym budynku, nie licząc tamtego, który mamy 14 apartamentów, czyli tak naprawdę de facto 150 osób można byłoby, mamy w planach uruchomić rozwojowo. Budynek zaczęliśmy remontować jeszcze za czasów ojca, tak, czyli kiedy on tutaj był na miejscu, wszystko tutaj razem tutaj koordynowaliśmy, remontowaliśmy. Już od dłuższego czasu już mamy 14 mieszkań, które są wyremontowane. To są właśnie mieszkania, które Państwo mogą zobaczyć. To jest o podwyższonym standardzie, czyli pod standard lux. Niestety troszeczkę drożej kosztuje, no ponieważ no, tutaj są i wyposażenie, i remont świeży, i wszystko. No, wiadomo, że no, inaczej nie może być w każdym razie. I docelowo ten tutaj budynek drugi stworzyliśmy pod takim kątem, że planujemy wprowadzić zabiegi dodatkowe, czyli znaczy dodatkowe, inaczej chciałbym się wyrazić, że zabiegi będą wykonywane w tych apartamentach. Czyli osoba przyjeżdża, jest tutaj u siebie w apartamencie, do niego przychodzi osoba wykwalifikowana, wykonuje zabiegi. Osoba ta, która u nas jest na terapii, nie musi nigdzie wychodzić, ewentualnie tylko do stołówki, żeby zjeść. Też stołówka też jest w tym obiekcie, więc tak naprawdę może być cały czas znajdować się w obiekcie. I myślę, że to jest ciekawy pomysł, ponieważ no, ludzie czasami albo są w słabszym stanie fizycznym, albo są osoby, którzy na przykład wolą taką prywatność, nie chcieliby nikomu się tam udzielić albo kogoś zobaczyć. Tak? Na obecną chwilę ilu jest tutaj kuracjuszy?
Na obecną chwilę u nas jest mniej więcej około 20 do 30 osób miesięcznie, w zależności od okresu. Tak? No wiadomo, kiedy czasami święta są, to ludzie świętują w domu, a kiedy już pomyślą o swoim zdrowiu, to wtedy kontaktujemy się, zapraszamy. Ale jak jesteśmy tutaj przez jakieś pół godzinki na miejscu, to cały czas do Pana dzwonią telefony. Rzeczywiście ludzie potrzebują takiej konsultacji przed przyjazdem tutaj, tak? Jakie są głównie pytania? Ludzie dzwonią się w różnych tematach zdrowotnych, chcieliby uzyskać pomocy, czy informacyjnej, czy dowiedzieć się, kiedy mogliby przyjechać. Również no, od wiele już miesięcy, kilka lat już też sprzedajemy borowinę, ludzie się interesują, chcieliby zakupić również, tak? Również od niedawna wprowadziliśmy książkę mojego ojca, pierwszą część, ludzie chętnie kupują, nawet kupują po kilka sztuk w ramach dać komuś na prezent, tak, bo to jest dla zdrowia, tak? To i tam same rzeczy praktyczne, które można wykorzystać, więc serdecznie wszystkim polecamy. Borowinka również, tak, tutaj sprzedajemy w tych puszeczkach, ludzie też no, sobie radzą w domowych warunkach, czasami sobie coś pomóc, jak ci, którzy przede wszystkim nie mogą przyjechać na terapię. Więc ludzie naprawdę interesują się tematem zdrowia. No tylko, że wiadomo, że no, terapia w związku z tym, że duża, to nie jest jak w zwykłym uzdrowisku, tam 2-3 zabiegi i to kosztuje państwo, finansuje, to jest za darmo dla państwa. Tutaj ośrodek jest prywatny, dużo zabiegów, no i niestety nie każdy może przyjechać. Dlatego my też uruchomiliśmy już od pół roku tak naprawdę ten program 6-dniowy, czyli terapia tygodniowa, żeby osoby mogli przede wszystkim się przejść, nauczyć się tego i dostać wskazówki, co można w domu robić dla swojego zdrowia. Tak? Ludzie naprawdę z tego korzystają, cieszymy się z tego. Jedyne, co nie zawsze w tej krótkiej terapii możemy pomyśleć z ciężkimi problemami, ponieważ też osoby tacy zgłaszają się, ale radzimy, co mogą sobie w domu też pomóc, bo oni wtedy już widzą w praktyce, co my robimy, co mogą w domu robić. To jest ta różnica, ponieważ dużo osób dzwoni, żeby im doradzić, ale wiele osób z tym, komu chcielibyśmy doradzić pomóc, nie są w stanie tego zrobić w domu, ponieważ oni nigdy nie mieli z tym styczności. To jest ta różnica, tak? Człowiek, jak doświadczy, to wie, co w domu, jak to w praktyce wykonać. Na obecną chwilę duża ekipa jest tutaj, jeżeli chodzi o personel. Personel jest mniej więcej tak samo, staramy się zwiększyć jego, bo chcielibyśmy tutaj, tak jak wspomniałem, ten drugi obiekt uruchomić, ale ja to twierdzę, czynnik ludzki, brakuje troszeczkę tego wykwalifikowanego. My staramy się też, oczywiście wszyscy, którzy przyjeżdżają, uczymy pod naszym kątem, ale pod kątem masaży naszych wyspecjalizowanych, bo tych masaży tak naprawdę no, i nigdzie nie ma, tak? Ponieważ my uczymy pod swoim kątem różnych terapii chińskich i tak dalej. Cały czas mamy zapotrzebowanie, bo mamy tendencję rozwojową, że chcemy uruchomić większy tutaj i po prostu obiekt, żeby więcej ludziom pomóc, tak? Staramy się. Tu za naszymi oknami znajduje się stacja kolejowa miasta Świebodzice. To rozumiem, że bardzo dobry tutaj skomunikowany teren. Bezpośrednio chyba z Wrocławia można się tutaj dostać, prawda? Tak, mamy bardzo dobrą lokalizację. Dworzec dosłownie minutę drogi od nas, więc ci, którzy na całe Polski przyjeżdżają, często korzystają z tego, ponieważ no, nawet do samego Wrocławia jest bezpośrednie połączenie. 40 parę minut i jest już praktycznie w centrum miasta, więc to jest nawet lepsza moim zdaniem komunikacja niż jechać samochodem, ponieważ no, samochody często teraz albo korki, albo wypadki zdarzają się i ludzie często korzystają z tego. Jesteśmy blisko koło Wrocławia, 60 km, lotnisko, to nie ma z tym problemu, żeby do nas trafić, ponieważ jak wcześniej inne nagranie też robiliśmy z Panem, przyjeżdża nawet osoba z Ameryki, tak? Jeżeli ktoś komu zależy na zdrowiu, nie ma znaczenia. Ameryka, inne kraje, również Państwo zobaczą za chwilę mapkę, którą będzie pokazane, że osoby, których krajów do nas przyjechali. Wszyscy, którzy się zdecydowali lub zastanawiają się, serdecznie oczywiście zapraszamy. Proszę się nie wahać, my będziemy starać się jak najbardziej Państwu się zaopiekować i pomóc. Przede wszystkim, żeby do nas trafić, może zacznijmy od tego, tak? Bo trzeba wejść na naszą stronę medycynaludowa.com. Opis będzie na pewno na stronie i zapoznać się ze całą informacją, bo tam są ważne elementy, które żeby człowiek wiedział, gdzie przyjeżdża, po co, że to jest terapia odmienna od innych. Jeżeli się osoba zdecyduje lub ma jakieś oczywiście pytanie, może zadać to w każdej chwili mailowo czy telefonicznie zadzwonić, a jak już będzie zdecydowana, na naszej stronie jest ankieta rezerwacji kuracji, którą trzeba wypełnić z informacją,
w jakim terminie by chciało przyjechać, na jak długo, z jakim problemem. My sprawdzamy dostępność, potwierdzamy i serdecznie wszystkich zapraszamy. Tak to u nas wygląda. A kiedy już ta osoba będzie już zamierzała przyjechać, to wziąć ze sobą, może wziąć klapeczki, szlafroczek, ręczniczek, strój sportowy, to co, żeby komfortowo się czuć. I tego w zupełności wystarczy. Reszta tutaj Państwo dostaną. No dobrze, to ostatnio byliśmy rok temu, bodajże, z tego co dobrze pamiętam. Mniej więcej tak będzie, tak. Dziś ruszamy ponownie, sprawdzimy jak to dzisiaj jest w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. No i zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym właśnie Państwu pokazać, jak my tutaj urządziliśmy te apartamenty, że te apartamenty docelowo będą z zabiegami, więc tutaj widzimy teraz na przykład wannę z wodnym masażem, które będziemy wykonywać tutaj na miejscu. Również mamy tutaj na wyposażeniu w każdym apartamencie saunę. Lodowaty prysznic mamy tutaj też wykonany, który zamiast beczki będzie lodowatą wodą opłukiwać się po saunie. Nazywam się Zdzisława. Przyjechałam tutaj z niektórymi dolegliwościami, takimi jak chcę się pozbyć żylaków, trochę bolą mnie stawy, bardzo bolały mnie zatoki, które już w tej chwili minęły, można powiedzieć. Mamy tutaj szereg bardzo intensywnych zabiegów. Muszę powiedzieć, że nigdzie nie spotkałam się, gdziekolwiek była, z takimi zabiegami jak tutaj. To są po prostu zabiegi, no muszę powiedzieć, takie, które stawiają na nogi człowieka po prostu z dnia na dzień. Jesteśmy teraz w części saunowej, gdzie ludzie chodzą tutaj u nas do sauny i na zimną wodą, hartują się, a obecnie teraz widzimy proces tak zwanych bicie witek. Czyli całe ciało takimi witkami bijemy, żeby człowiek tutaj przy tym procesie wytwarza się hormon szczęścia, którym ludziom bardzo brakuje tego na dzień dzisiejszy. I naprawdę pomimo tego, że ludzie, niektórzy nie wiedzą co to jest i przyjeżdżając pierwszy raz, chętnie po doświadczeniu proszą się wręcz nawet, żeby korzystać codziennie z takiego zabiegu. Naprawdę serdecznie polecamy. Oczywiście z czuciem, nie z siłą, żeby to było przyjemne, ale nie bolesne. Ja przyjechałam z Piaseczna. To jest taka mała miejscowość pod Warszawą. Jestem już drugi raz tutaj. Ostatnio byłam 1,5 roku temu i przyjechałam bardzo schorowana, bo miałam alergię pokarmową, kandidę i tam jeszcze różne takie rzeczy. To była taka reakcja, że miałam bardzo wysypkę na całym ciele swędzącą. I to nie dawało żyć. Byłam wcześniej u lekarzy różnych, między innymi przy placu Narutowicza. Odczulał mnie preparatów bardzo dużo, ale nie było efektu. No i dowiedziałam się tutaj o tej Akademii Regeneracyjnej i w ciągu tygodnia tutaj przyjechałam do pana Chareckiego. Powiedział, że mnie przyjmie i za tydzień już tu byłam. Ja dowiedziałam się z internetu, a potem koleżanka mi dała namiary telefoniczne. To jeszcze za czasu pana Chareckiego, ale byłam miesiąc czasu i po tym miesiącu czasu nareszcie miałam jakieś porządne wyniki. To znaczy nie byłam na tyle osłabiona, że nie miałam, wtedy to nie miałam siły w ogóle chodzić. A po tej,
po tym pobycie, to tak jakby mnie skrzydeł, dostała. Zabiegi, no więc rano wstajemy, idziemy tutaj pod ten dzwon, bijemy się dzwonem, nie bijemy się dzwonem, tylko uderzamy dzwonem. To jakoś wytwarza taką pozytywną energię, że tak po prostu od głowy do stóp człowiek ma takie drgania. No i potem zaczyna się rytuał z sauną, gdzie się wchodzi, no co najmniej trzeba wejść ze 3 razy do sauny. Potem oblewamy się zimną wodą i wchodzimy pod takie wiadro z wodą, więc ta głowa, wszystko jest zalane wodą, zimno. Następnie wchodzimy do beczki, która jest na zewnątrz, może już tam pan był. I tam się zanurzamy 3 razy. Całościowo, z głową. Niektórzy nie lubią tego, ja też nie bardzo, ale to jest takie zdrowotne. Więc już najgorzej to wejść po tych schodkach, a z powrotem to już się frunie. No i po takiej saunie harmonogram zabiegów jest różny, bo może być w różnych takich kolejnościach. Mogą być zabiegi borowinowe, gdzie jesteśmy po prostu różnymi ziołami posypywani, różnymi preparatami, ziołami. Na koniec jest borowina. Jeszcze solą, całe ciało, także tylko widać nam oczy, nos i buzię do oddychania. I w tej borowinie możemy przebywać godzinę, półtorej. No to jest po prostu, no jest to wysiłek dla każdego z nas, ale to jest takie nawet potem relaksacyjne, że lepiej się potem czujemy. Mnie się na przykład robiły różnego rodzaju wykwity na ciele, jakieś pieprzyki, które mnie tam się czerwone robiły, to wszystko mi teraz zniknęło. Nic nie ma. To jest panaceum, można by powiedziała, to jest lekarstwo dla zdrowia. Nie ma nic chyba lepszego na hartowanie organizmu. Uważam, że sauna i taka zimna woda to jest dla naszego zdrowia najlepsze, co może być. Przyjechałam z Hamburga z dolegliwością artretyzmu. Artretyzm jest to taka dość zawiła choroba. I już przewlekła, co prawda, dlatego jeśli znalazłam już ten punkt tutaj pana Choreckiego, to stwierdziłam, że to jest moja jedyna deska ratunku, bo w innych punktach nie widzę żadnego rezultatu, chociaż próbowałam. Próbowałam i to się tylko kończyło na tym, że nawet nie... Właściwie to nawet diagnozy mi właściwie nie podano. Tą diagnozę to właściwie to sobie sama znalazłam, bo na początku mówiono, że to jest artroza, a to jest wcale nieprawda, bo to jest artretyzm. To są zupełnie dwie różne sprawy. To się objawia bólami, to są nieustanne stany zapalne. Stany zapalne organizmu i to boli. I to faktycznie jedynym ratunkiem, którym wynalazłam już od jesieni w sumie, to jest ta zimna woda, faktycznie. Ja to stosuję u siebie w domu, pomimo że nie mam wielkiego mieszkania, to jest tylko mieszkanie, na trzecim piętrze mam balkon, więc taką tą metodę stosowałam przez już, począwszy od późnej jesieni, do prawie że dotąd, aż było po prostu chłodno. Wchodziłam do takiej miski na balkonie, gdzie ta woda była zimna czy zamarznięta. Jak była zamarznięta, to ją oczywiście tłukłam młotem i to był super skutek. Ja nawet 2 razy wieczorem chodziłam, nieraz ekstranie szłam spać, żeby po prostu wejść 2 razy do tej wody z jakimś tam odstępem i wtedy super się spało. Nie miałam bóli i zrezygnowałam z tej drogiej maści Voltarenu. Bo to też nie można tak sobie bez końca brać tego Voltarenu. I ja jestem tutaj naprawdę bardzo wdzięczna, że takie coś mamy tu w Polsce, panu Choreckiemu. Jestem naprawdę, ja te wszystkie filmy oglądam i uważam, że to jest cudowna sprawa dla zdrowia.
Tutaj widzimy na obecną chwilę osoba leży na masażu kamieniem, który w trakcie wykonywania takimi chińskimi przyrządami, nazywamy to masaż guasza, masaż kamieniem. Nazywam się Anna Olkowicz, przyjechałam z Warszawy. Na przyjazd namówiła mnie mama ze względu na problemy z układem pokarmowym. Miałam problemy ze zgagą, wzdęcia. Często bolał mnie brzuch po jedzeniu. I mama, która już od jakiegoś czasu bardzo dużo wagę przywiązuje do zdrowego trybu życia, dużo słucha odnośnie terapii, które pozwalają ludziom wrócić do zdrowia, namówiła mnie, żebyśmy przyjechały tutaj na intensywny kurs, na intensywny kurs, żeby po prostu podreperować swój stan zdrowia. Przyjechałam ze Śląska i jestem tutaj już czwarty raz. Na początku za pierwszym razem byłam na miesiąc, a teraz przyjeżdżając na kuracje dwutygodniowe. Moim głównym problemem była bardzo silna anemia. Przez wiele lat brałam tabletki, które właściwie nie pomagały. No i z tego też powodu pojawiły się u mnie raki. Rak jelita grubego, jajnika oraz dwunastnicy. Niestety musiałam przejść operację, ale na szczęście trafiłam tutaj pod opiekę pana Aleksandra i jestem bardzo zadowolona ze wszystkich zabiegów, które potrafią naprawdę człowiekowi pomóc i serdecznie wszystkim polecam, ponieważ te zabiegi oddziałują na cały organizm i nie tylko jest zwracana uwaga na jeden organ, który szwankuje, tylko na całość, cały organizm, który przestaje niedomagać i zaczyna prawidłowo funkcjonować. Witam ponownie. Ja chciałbym tutaj przedstawić pani Jolanta. U nas nie pierwszy raz tutaj. Chciałbym również pokazać państwu tutaj naszą mapę, którą żeśmy zrobili, żeby państwu pokazać, że do nas przyjeżdżają naprawdę z całego świata, jeżeli nie ma znaczenia, czy to jest Ameryka, czy tutaj nawet drugi koniec świata. Więc wszyscy szukający zdrowia uzyskują to i przyjeżdżają. Nie ma na to granic, tak? Więc pani Jolanta, jak to u pani, już nie pierwszy pani raz u nas jest, pani tutaj uzyskała tą właśnie pomoc, co wspomniałem, pani przyjeżdża do nas profilaktycznie, nie ma na to przeszkód, wszyscy to mogą robić. Proszę przedstawić, jak to, czy coś się zmieniło w tym czasie u nas? No nie wiem, na pewno wszyscy, może część ludzi oglądała moje filmy, które tutaj nagrałam. Ja jestem teraz szósty raz w Akademii. Byłam 5 lat temu na miesiąc czasu, miałam poważne schorzenie. Jakie? Przypomnijmy, bo może nie wszyscy oglądali. Może wszyscy nie oglądali, miałam raka piersi. No i właśnie tutaj w tej Akademii uratowali mi życie. Dlatego jestem taka bardzo wdzięczna i przyjeżdżam na profilaktykę. Bardzo, co bym chciała podkreślić tym wszystkim, może zanim zacznę mówić, co teraz tutaj jest, powiem, co było kiedyś. Jeżeli chodzi o przebieg choroby po takiej diagnozie, jak ktoś dostanie raka, nawet piersi, no w moim wypadku, to no niestety od lekarzy dostaje się taki typowy schemat, jaki jest przebieg kuracji. Do czego zmierzam? Dlatego, że ja przyjeżdżam tutaj teraz profilaktycznie. Jak mi przedstawiono ten schemat leczenia po diagnozie raka, byłam przerażona i poprosiłam, żeby po prostu najpierw mnie bardzo wzmocnili, żebym mogła w ogóle podejść do takiej operacji.
Ze wszystkich stron było niestety, ale odmowa. No, lekarze powiedzieli, że ja takie wzmocnienie czy skierowanie do sanatorium dostanę dopiero po tej serii, która będzie wykonana w związku z tą kuracją. No, dlatego właśnie trafiłam przez przypadek w internecie na tą stronę i przyjechałam tutaj, żeby się wzmocnić, a później podjąć jakąkolwiek decyzję. I tu właśnie chciałabym podkreślić, że właśnie ta profilaktyka jest tak bardzo ważna, żeby cokolwiek zrobić, czy nie dopuścić do takiej choroby, a nawet w przypadku, jeżeli jest choroba, to lekarze błędną drogą idą, bo zamiast właśnie wzmocnić tego pacjenta i dać mu tą szansę, że organizm jest wtedy silny i może w takim wypadku i nawet by zadziałały te wszystkie kuracje, które proponuje medycyna, ale jeżeli człowiek jest tak bardzo osłabiony, to tutaj nie ma szans. To są, no, dla mnie to są stracone kuracje, bo tylko silne organizmy mogą praktycznie to przetrwać. Człowiek słaby nie jest w stanie przetrwać takiej kuracji, bo tak jak zaznaczyłam, to wchodziło w grę wycięcie węzłów chłonnych, wycięcie piersi, zdrowe komórki, chore komórki, później było 6 chemii, a później było 33 naświetleń. I po takiej serii dopiero można dostać wzmocnienie, czyli tak jak mówię, sanatorium dał i powiedział mi, nie będzie pani miała problemu, tutaj od razu wyślemy, bo to taka jest procedura. No, ja zrobiłam to odwrotnie, powiedziałam, że najpierw chcę mieć wzmocnienie, a później będziemy dyskutować na ten temat. No i dzięki Akademii już nie musiałam z nimi dyskutować, przyjechałam i stwierdzili, że no niestety struktura komórek się zmieniła, no i stracili pacjenta może w ten sposób. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tu przyjeżdżać na właśnie takie krótkie wizyty, tylko właśnie profilaktyczne. Ja teraz przyjechałam na tydzień i jeszcze dodatkowo przyjechałam ze swoją synową. Obydwie przyjechałyśmy profilaktycznie, żeby się wzmocnić i oczyścić, bo oczyszczenie i kolejnych organów to niestety nie jest to możliwe, żeby sobie zrobić w domu. Jest to dosyć długi proces. A tutaj dzień po dniu, po takim intensywnym programie, można wszystko po kolei zrobić. Czyli no, tydzień na taką profilaktykę szybką, no, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo wskazane. Także jeżeli ktoś w ogóle ma jakiś problem, to zawsze pyta się, od czego trzeba zacząć. I ja bym właśnie zaczęła od tego, żeby zgłosić się tutaj i wzmocnić organizm, oczyścić go i go przygotować do obojętnie jakiego dalszego procesu leczenia. Bo nie wszyscy wybierają taką drogę, albo może operacyjną. No, tutaj ciężko ustalić, kto jaką ma potrzebę, ale to przygotowanie i ta siła wewnętrzna pomoże wyjść z każdego problemu. Tak, to jest miejsce, gdzie możemy jak najbardziej pokazać, co my robimy. Nawet ten 7-dniowy program mogą Państwo się nauczyć to, co my robimy i w domu kontynuować lub iść na takie, tak jak Pani wspomniała, może potrzebna terapia inna albo operacja. Czasami też radzimy, jeżeli jest ciężki problem, to nawet trzeba może najpierw wyciąć, a później dopiero poprawić sobie stronę lub przyjeżdżałem no właśnie na wzmocnienie, a później na wycięcie. Są różne sytuacje, więc każdy powinien podjąć decyzję świadomą, w jaką stronę chce iść, czy naturalną, czy ten, ponieważ no, jak to wszyscy wiedzą, na siłę nie da rady nikogo uzdrowić, tylko człowiek musi chcieć i dążyć do tego zdrowia, tak? Tak. Jeszcze może powiem kilka słów na temat profilaktyki, którą wykonuję w domu. Po wyjeździe tutaj i po tej terapii miesięcznej każdy dostaje zadania domowe, no i niestety, jeżeli ktoś jest bardzo zdyscyplinowany i potrafi w dalszym ciągu przedłużać te wszystkie procesy, które tutaj żeśmy się nauczyli i one są po prostu w takiej formie, które można wykonywać w warunkach domowych, bo w innych niestety nie można, to nawet te procesy przedłużają okres wyzdrowienia i bardzo ładnie no, regenerują organizm. Ja jestem żywym przykładem tej całej profilaktyki, którą wykonuję w domu. Oczywiście od czasu do czasu przyjeżdżając tutaj na takie intensywne terapie profilaktyczne. Po 5 latach ja nie biorę żadnych lekarstw, jestem bardzo aktywna zawodowo i prywatnie. No i jestem bardzo szczęśliwa z tego tytułu, dlatego bardzo, bardzo polecam, żeby się nauczyć przyjechać tutaj
zrobić tą profilaktykę, nauczyć się, jak powinno się dbać o zdrowie. Tu Państwo bardzo ładnie to przekazują. I w takim właśnie dalszym wydaniu można sobie żyć spokojnie, zdrowo i szczęśliwie. Jak to w bajce. Dobrze, dobrze, cieszymy się bardzo. Może jeszcze Pani coś wspomni, Pani już wiele, od 5 lat już tak przyjeżdżała do nas wcześniej, co się zmieniło do tego czasu, coś się pogorszyło, coś się polepszyło. My oczywiście się staramy zawsze ulepszyć nasz serwis, żeby te zabiegi były jak najbardziej na wysokim poziomie, coś modernizujemy. Może coś Pani od siebie doda? No, muszę przyznać, że naprawdę Akademia się bardzo ładnie rozwinęła. Dużo się zmieniło, doszło bardzo też dosyć dużo zabiegów. Tak jak kiedyś było tempo takie, że no, nie można było zdążyć z jednego na drugie. Także teraz to jeszcze doszło kilka nowych rzeczy, jest bardziej intensywne. No, warunki są super, no, bardzo ładnie się wszystko pozmieniało, jeżeli chodzi o wykonanie i wnętrza, i ulepszanie, i profilaktykę, która dodatkowo doszła. No, widać po prostu, że Pan dba o to, żeby się to wszystko rozwijało i żeby było coraz lepsze i żeby ludzie po prostu mogli z tego korzystać i przychodzić do zdrowia. I o to chodzi. I właśnie na bazie tego doświadczenia wieloletniego, które tutaj było przeprowadzane, w tym kierunku rozwija się właśnie ten poziom Akademii i ma bardzo wysoką jakość. Do nas przyjeżdżają wiele osób z innych krajów. Nie ma granic tak zwanych dla człowieka, jeżeli szuka zdrowia. Wykorzystujemy metodę Aleksandra Herieskiego, który wypuścił tą książkę. Pierwszą część serdecznie polecamy. Wiele osób, tak jak już wspomniałem, kupuje nawet je, żeby zaprezentować w formie prezentu. Borowinkę i inne rzeczy jak najbardziej, więc wszyscy przyjeżdżają szukający do nas, szukający zdrowia i staramy się jak najbardziej wszystkim tutaj jak najbardziej pomóc. W Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Siebodzicach.